różowe strusie pióra Hanny Kral czytałem jednym tchem w autobusie, na długiej linii, od początku do końca. Jest to książka zarazem lekka i ciężka, bo z jednej strony obciążona autentycznymi losami ludzi, pytaniami bez odpowiedzi, pamięcią tego wszystkiego strasznego, co działo się w XX wieku. Ale z drugiej strony rozmówcy Kral mówią o tym, albo ona tak to zapisuje, sposób pełen ironii, dystansu, bez namaszczenia, tak jakby nigdy nic. Także czyta się ten zbiór tekstów jak jakiś zbiór luźnych kartek, listów z XX wieku. A patronuje temu wszystkiemu Marek Aureliusz, cytowany za Leszkiem Kołakowskim, cesarz filozof, który przestrzegał przed rozpaczą. Mówił, że życie może nie jest tak okropne, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. I tylko tyle, że nie trzeba na siłę szukać w nim sensu. A tak to wiele dobrego, to i owo dobrego można w tym życiu znaleźć. Otóż sensem dla Hanny Kral jest właśnie słuchanie ludzi, ocalanie ich głosów, tworzenie bardzo bliskiej komitywy między nimi a czytelnikiem. Jest to właściwie rodzaj solidarności, którą tworzyć może w gruncie rzeczy tylko literatura, wielka literatura.